Cześć kochani, z tej strony Tomek. Witajcie w kolejnym poradniku Jägera. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać, jak wykonać dekoracyjną ścianę, która będzie się składać z dwóch kolorów betonu. Do wykonania tej ściany będą nam potrzebne następujące produkty. Będzie to oczywiście podkład, czyli grunt szczepny do betonu, dwa kolory betonu. W moim przypadku to będzie kolor beton w kolorze Napoli i beton black, czyli w takiej bardzo mocno intensywnej czerni. Oczywiście szpachelka, paca i wałek, żeby zaaplikować podkład. Również będą potrzebne nam taśmy malarskie i zaawansowany przyrząd do tego, żeby wytyczyć taki okrąg. Ponieważ ta ściana to będzie po prostu beton w kolorze Napoli z wytyczonym okręgiem czarnym beton black. Jeżeli ten materiał będzie Wam się podobał, to oczywiście zostawcie lajka, komentarz i wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami, które tworzymy na tym kanale. Ścianę mam już zagruntowaną. Czas zgięcia tego gruntu to jest około 4 godziny. Oczywiście aplikujecie to klasycznie wałkiem, możecie to rozprowadzać we wszystkie strony. Pierwszym etapem do wykonania tego projektu będzie aplikacja betonu w kolorze Napoli na całości tej ściany. Oczywiście w ramach przypomnienia, ponieważ to już jest któryś beton z kolei, który robimy, jak wykonywać ten tynk. W dzisiejszym filmie ja będę go aplikował po prostu na gładko. Aplikujemy we wszystkie strony na grubość ziarna. Trzymamy się krawędzi, która powinna być zawsze nieregularna, ponieważ jest szansa, że ona nam gdzieś przyschnie, a jak nam przyschnie, to pojawi się widoczne przepalenie. Aplikujecie sobie to mocno wyciskając we wszystkie strony. Ja w dzisiejszym odcinku nie będę robił po prostu żadnych wżer, ale jeżeli chcecie mieć wżery, to po prostu stampujecie, ten beton chwilę przysycha i zagłaskujemy. Ja beton już mam zaaplikowany, jedyne co mi zostało to wygładzić go, ponieważ w tym projekcie potrzebujemy takiego betonu na gładko. Jeżeli interesuje Was taki instruktaż dokładny, krok po kroku, jak wykonać taki beton, wejdźcie sobie w ten film. A tymczasem pozostaje nam czekać, aż wyschnie nasz tynk. Czas schnięcia to 4 godziny. Za 4 godziny widzimy się i będziemy aplikować beton w kolorze ciemnym takim czarnym. Teraz chciałbym Wam też powiedzieć tylko kilka takich wskazówek, jeżeli chodzi o samo maskowanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze jest używać tych taśm zewnętrznych akrylowych, one są wtedy takie elastyczne. Ale jak wykreślacie takie kręgi, to dobrze jest to robić małymi fragmentami. Ale co jakiś czas tą taśmę nacinać. Wtedy ona będzie też bardziej podatna, żeby się ładnie dopasować do krzywizny, którą wyznaczyliśmy. Ja też w taki sposób sobie ją nacinam za jakieś tam 5-10 cm. Bo dążymy do tego, żeby to odcięcie, to koło było takie jak najbardziej dokładne. Nie? I tak maskujemy całość. Słuchajcie, ściankę mam już oklejoną. Przyznam Wam się, że zostawiłem ten betonik do wyschnięcia na jeden dzień, dlatego że po prostu ta taśma mi się słabo kleiła. Przed aplikacją proponuję Wam też palcem docisnąć tą samą krawędź taśmy, żeby po prostu nam się to ładnie odcięło. Beton aplikuję bezpośrednio na tą wyschniętą ściankę w kolorze Napoli. Aplikuję klasycznie pacą i rozprowadzam małymi fragmentami we wszystkie strony. Pamiętamy o tym, żeby wykonać wżery, czyli tak stampujemy sobie. Zostawiamy to, żeby to przeschło i aplikujemy sobie dalej. I w następnym etapie będziemy sobie zagłaskiwać to, tak żeby uzyskać ładną strukturę. Ogólnie ten filmik jest stworzony po to, żeby pokazać Wam, że możecie ten beton aplikować w kilku warstwach, mieszając jakby kolory. Dlatego tutaj też zrobiliśmy takie wycięcie. I wykorzystując różne kolory, które mamy w swojej ofercie, a w przypadku betonu jest ich teraz 7, możecie je mieszać i tworzyć takie ścianki, które będą bardziej po prostu przestrzenne. Ja aplikuję ten betonik do końca. Czas schnięcia tego betonu to będzie oczywiście 4 godziny. Moi drodzy, warstwa betonu black już tutaj wyschła. Pamiętajcie o tym, że przy skończeniu takich prac
tak jak mamy tutaj taką odcinkę, jak będziecie odcinać różne kształty inne, że po skończeniu aplikacji od razu zrywacie taśmy. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli ten beton wyschnie, a nie będziecie z nim nic innego robić, to będzie bardzo ciężko po prostu te taśmy zerwać. Ja to zrobiłem, niestety nie mam tego nagranego na filmie, ale cóż, tak bywa. Czyli tak, ten betonik generalnie by był gotowy do aplikacji specjalnego lakieru do betonu Black. Natomiast ja bym chciał pokazać Wam jeszcze jedną technikę, którą możecie wykorzystać przy aplikacji betonu. Jest to taka technika odwrotnego stampowania. Ta technika służy do tego, żeby tworzyć taką mocną, agresywną strukturę, mocne wżery. I tym się dzisiaj zajmiemy. Czyli, moi drodzy, na czym polega ta technika? Nie jest ona zbyt skomplikowana. Potrzebujemy nabrać dużą ilość materiału na pacę. Można to zbliżyć? Zbliży się. I aplikujecie to stampując odwrotnie. Czyli nie odciągacie tego materiału, tylko za pomocą pacy nakładacie ten materiał na ścianę. Dosyć grubo. Tu trzeba też założyć, że jeżeli chcecie mieć taką mocno strukturalną ścianę betonową, trzeba tego materiału po prostu kupić trochę więcej. Ta wydajność na pewno będzie się Wam trochę rozjeżdżać, ponieważ tutaj aplikujemy grubą warstwę. Ta wydajność, która jest podana na naszych produktach, to są betony po prostu na jedną, dwie cienkie warstwy, gdzie uzyskujemy taką strukturę. Tu też będzie można zbliżyć w sumie. Ta ścianka oczywiście będzie zagłaskiwana, ale ona musi troszeczkę sobie przyschnąć. Z reguły to jest jakieś 10, może 15 minut. Jeżeli macie dosyć chłodne pomieszczenie, może być to jeszcze dłuższy czas. Trzeba po prostu co jakąś chwilę sprawdzać, spróbować to sobie zagłaskać. Jeżeli ten materiał ciągnie Wam się za pacą, to znaczy, że jeszcze trzeba to trochę przytrzymać i spróbować za jakąś chwilę po prostu zagładzić to ponownie. I tak ja będę aplikował całą tą ściankę. Nie jest to skomplikowana technika. Aplikujemy oczywiście bezpośrednio. I po skończeniu tej aplikacji wrócimy i będziemy to przepalać i zagłaskiwać. U mnie minęło około 15 minut. Ta strukturka już zaczyna trochę podsychać i po prostu zagłaskujemy. Z racji tego, że materiału jest dosyć grubo, ten materiał siłą rzeczy może Wam się troszeczkę ciągnąć za pacą. Jeżeli tak macie, to nie czekajcie za długo, bo jeżeli Wam przyschnie, to później to nie będzie łatwe do zrobienia. Więc na początku najlepiej jest to zagłaskać tak wstępnie. Wypłaszczyć ten materiał. Nie dociskajcie zbyt mocno pacą, tylko wypłaszczcie materiał. O, już nam się tworzy ta struktura. I tak robimy sobie całą ścianę. Co jakiś czas się wracamy się i zagłaskujemy do tego momentu, kiedy ta paca będzie nam się ślizgać po tym tynku. Wtedy zobaczycie, że ta struktura jest taka bardzo błyszcząca. Więc, moi widzowie, nasz beton już jest suchy. Jak widać, są drobne przebicia takie do tego koloru szarego. Dlatego będziemy aplikować specjalny lakier do betonu czarnego. Jest to protektor do betonu Black. Pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie takie odcinki jak ja tutaj, no musicie za każdym razem maskować to odcięcie, żeby nam się po prostu to łączenie nie pozalewało. Jeżeli chodzi o samą aplikację, aplikujemy oczywiście wałkiem dosyć cienką warstwę. Jeszcze dodam, że wydajność tego lakieru to 12 metrów. To jest wydajność na gotowo. Lakierujemy beton jednokrotnie. Moi drodzy, jak lakierujecie? Oczywiście zasada jest, jak zawsze przy lakierowaniu betonu, we wszystkie strony. Jeżeli są takie głębokie wżery, no to ten wałek trzeba troszeczkę docisnąć mocniej, żeby nam ten lakier wypełnił całą tą strukturę. Jeden taki protip dla Was. Półsuchym wałkiem zaczynajcie lakierować te krawędzie, gdzie jest odcięcie, żeby tam mocno nie pozalewać, bo jest niestety szansa, że nawet po przyklejeniu taśmy gdzieś ten lakier może trochę sobie podcieknąć. Dlatego tutaj w takich miejscach najlepiej półsuchym wałkiem lakierować i nie powinno się Wam to tak pozalewać. Ja tą ściankę lakieruję do końca. Widzimy się przy efekcie końcowym.
Moi kochani, dokonaliśmy tego. Przepraszam Cię, kwiatuszku. Udało nam się zaaplikować beton w takich dwóch kolorach. Nauczyliście się przy okazji nowej techniki, takiego odwrotnego stampowania, dzięki której możemy na takim betonie uzyskać taką mocną strukturę. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny, że nauczyliście się czegoś ciekawego. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, oczywiście zostawcie nam lajka, komentarz i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ to będzie nam dawać też dodatkową motywację tego, że to grono się powiększa tych ludzi i tyle. Jeżeli podobają Wam się nasze efekty, a chcielibyście je zobaczyć na dużych wymalowaniach, koniecznie odwiedźcie nasze salony firmowe, które znajdują się we Wrocławiu, w Katowicach, w Poznaniu, w Gdańsku i w Warszawie. Oczywiście też zachęcam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, TikToka, Instagrama, Facebooka, Pinteresta i oczywiście wbijajcie koniecznie do naszego bloga, gdzie pokazujemy ciekawe metamorfozy mebli oraz DIY. Z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Oh.